Donald Tusk, w odróżnieniu od sporej części polityków, nie ogranicza się jedynie do prowadzenia profilu na Twitterze. Były premier korzysta również z Instagrama. To właśnie za pośrednictwem popularnego serwisu zdarza mu się publikować bardziej osobiste treści. Najchętniej relacjonuje czas spędzany z wnukami. Nie inaczej było w poniedziałek, kiedy Tusk pokazał swoim obserwatorom, jak wyglądał jego ostatni weekend. 64-latek udostępnił zdjęcie z domu córki, na którym bawi się na podłodze z 3-letnią wnuczką Lilianą i przytula należącego do Kasi Tusk psa. Nie zabrakło również nagrania z najmłodszą wnuczką na kolanach, której imię do dziś pozostaje tajemnicą. Wnuczki wyściskane, dinozaur nadmuchany, portos wygłaskany, kolorowanki pokolorowane, wymienia dumny dziadek Donald i podsumowuje. Czyli akumulatory przez weekend naładowane. Można ruszać do boju, kwituje, wyrażając gotowość do pracy. Pod rodzinnym postem polityk mógł liczyć na mnóstwo miłych komentarzy, to bardzo miły widok, super z pana gość, cudowny dziadziuś. Brawo, tak trzeba żyć, rozpisują się internauci. Our stuff is, but 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 our stuff is,